Tematem tego odcinka będzie las, w którym ludzie mogą przemieszczać się małymi łódkami, zwierzęta oblegają pnie drzew niczym żywe wyspy, a jednymi z najczęstszych krzewów są owocujące dzikie porzeczki. Zapraszam Państwa na 15 już odcinek podcastu botanicznego dotyczący olsów, jednych z najbardziej niezwykłych formacji leśnych w Polsce. Owe bagienne lasy, zwane olsami, występują przede wszystkim w północnej części naszego kontynentu. Najczęściej w pasie od Wielkiej Brytanii, przez Niemcy, Polskę, kraje bałtyckie, Białoruś, aż po Rosję na wschodzie, a także na południu Skandynawii. Właśnie na terenie północno-wschodniej Polski zbiorowiska takie są najczęstsze na świecie. Chociaż wcale nie oznacza to, że zajmują one znaczący procent powierzchni naszych lasów. Jest to bowiem zaledwie około 1%. Olsy wykształcają się na nisko położonych, podmokłych terenach. Niekiedy w obszernych nieckach, gdzie gromadzi się woda deszczowa z okolicy, lub też w bliskiej okolicy wylewających okresowo cieków wodnych. Mogą to być zarówno duże rzeki, jak i niewielkie strumyki. Nie wielkość przepływu ma tutaj duże znaczenie, a poziom wód powierzchniowych. Gdy teren jest położony przez dużą część roku pod wodą, a niekiedy również przez cały rok, o czym opowiem za chwilę, większość drzew nie jest w stanie sobie poradzić z taką ilością wilgoci, nawet włącznie z kochającymi wodę wierzbami. Istnieje jednak w naszej florze pewien wyjątkowy gatunek drzewa, zdolny do tworzenia lasów nawet w takich miejscach. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym gatunkiem olsu jest olcha. Konkretnie jedna z trzech rodzimych w Polsce przedstawicieli tego rodzaju, a więc olcha czarna. Zanim więc przedstawię, jak działają bagienne olsy, opiszę jeszcze, co to za gatunek. Olcha czarna, Alnus glutinosa, to duże drzewo liściaste, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest bardzo ciemna lub niekiedy wręcz czarna kora. Drzewo to, nazywane również olszą, może dorastać nawet do 40 metrów wysokości. Jednak takie rozmiary zazwyczaj osiąga w lasach mieszanych, gdzie olcha konkuruje o światło słoneczne z innymi wysokimi gatunkami, jak świerki czy jodły. W bagiennych olsach, gdzie gatunek ten dominuje, a podłoże jest niestabilne, drzewa te rzadko przekraczają 20 metrów wysokości. Mimo zupełnie odmiennej barwy kory, olcha jest dość blisko spokrewniona z brzozą. Należy bowiem do rodziny brzozowatych, a jej liście są bardzo podobne do tych rosnących na najlepiej znanej brzozie brodawkowatej. Choć u olchy są one nieco większe, ciemniejsze i bardziej szorstkie. Podobnie jak u brzozy, na wiosnę drzewo olszy jest obsypane tak zwanymi kotkami, czyli długimi kwiatostanami męskimi. Owocostanami tego gatunku są niewielkie, tak zwane szyszki, nazywane tak przez wizualne podobieństwo do właściwych szyszek drzew iglastych. Czerwono zabarwione drewno, tak jak prawie wszystkie części rośliny, jest ciemniejsze niż u innych gatunków drzew. Kora, zwłaszcza u starszych okazów, jest bardzo mocno spękana i pokryta głębokimi bruzdami. W bagiennych olsach olchy wyrastają na tak zwanych kolumnach korzeniowych, przypominających niewielkie wyspy, wyniesione ponad wilgotne błoto. Powodem tego jest z jednej strony dostosowywanie samego drzewa do wysokiego poziomu wody i potrzeba ograniczania ryzyka niedotlenienia i gnicia drewna i korzeni, zaś z drugiej strony efekt ten jest wzmacniany przez wodę, która podczas przepływania przez las wypłukuje przestrzenie pomiędzy drzewami. Gdy poziom wody jest niski, pomiędzy olchami kwitnie życie zwierząt i innych, mniejszych bagiennych roślin.
Trzeba tu zaznaczyć, że wszelkie podmokłe zbiorowiska ogólnie nie cieszą się dobrą opinią w kulturze człowieka i często wyobrażenia na ich temat są skrajnie negatywne. Abstrahując już nawet od ochrony przyrody i roli biologicznej, człowiek wyobraża sobie takie miejsca jako po prostu brzydkie, pozbawione kolorów, posępne i martwe. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Różne warianty bagien i terenów podmokłych to bardzo szeroki temat i być może będę go jeszcze rozwijał w przyszłości, ale skupiając się tutaj tylko na olsach, różnorodne i wielobarwne życie naprawdę tutaj kwitnie. Często można tu spotkać kosaćce żółte, czyli bliskich krewnych ogrodowych irysów, czy również piękne, rozległe łany kaczeńców, czyli knieci błotnej, a także wspomniane już porzeczki. Niepowszechną wiedzą jest sam fakt, iż jadalna porzeczka czarna jest rodzimym gatunkiem polskich lasów, a w olsach roślina ta występuje na tyle często, że klasyczne zbiorowiska olsów często klasyfikuje się jako tak zwany ols porzeczkowy. Co ciekawe, krzew ten, należący do rodziny agrestowatych, jest na tyle pospolity, że nie jest nawet objęty obecnie ochroną gatunkową. Więc jeśli komuś z Państwa udałoby się przedrzeć przez niedostępne bagna do olsu porzeczkowego, można nawet skosztować, jak smakują takie dzikie owoce w ich naturalnym siedlisku. Liczne w olsach są też tużyce. Dobrze znosząca wilgoć, grupa gatunków przypominająca swym wyglądem masywne, grube trawy, ale nie należąca w rzeczywistości do rodziny wichlinowatych, czyli do właściwych traw. Liczne są rozmaite gatunki paproci, od pospolitych rodzajów jak nerecznica czy wietlica, do bardzo rzadkich i chronionych, jak na przykład długosz królewski. Tutejsze murszowe gleby, będące dość żyzne, gdyż powstają w dużej mierze za sprawą nanoszenia przez rzeki osadów organicznych, predysponują rośliny o wysokich wymaganiach. Zróżnicowanie mikrokrajobrazu jest tutaj niezwykłe. Można wręcz powiedzieć, że co kilka metrów skład gatunkowy drastycznie się zmienia, gdyż na wyniesionych kolumnach korzeniowych starych olch, które są pokryte oczywiście warstwą gleby, występują zupełnie inne rośliny niż w zagłębieniach pomiędzy wysepkami. W tych wilgotniejszych miejscach oczywiście dominują rośliny bardzo odporne na działanie wody, jak sitowia czy skrzypy. A często, gdy woda odsłania glebę, roślin nie widać tam wcale. Z kolei na bardzo dużych kolumnach, często nawet po zamarciu i zwaleniu olchy, mogą pojawiać się liczne paprocie, krzewy porzeczek czy nawet inne gatunki drzew. Choć oczywiście też drzew tolerujących wilgoć, jak wierzby, brzozy omszone czy jesiony. Innym bardzo ciekawym gatunkiem charakterystycznym dla olsów jest psianka słodkogórz. Po pierwsze, ciekawy jest jej pokrój, gdyż należy do rzadkiej grupy podkrzewów. Gatunki takie stanowią niewielki procent krajowej, jak i światowej flory i nie łączy je bliskie pokrewieństwo, a nietypowy tryb wzrostu. Są to rośliny, które wydają się wyrastać niezdrewniałymi pędami z ziemi co roku, jednak w rzeczywistości pędy te pojawiają się na wieloletniej, pnącej lub najczęściej płożącej się zdrewniałej łodydze. Aby to dostrzec, trzeba się często owej roślinie bardzo dokładnie przyjrzeć. Drugą ciekawostką na temat tego gatunku jest jej bliskie pokrewieństwo z popularnymi, ale bardzo odległymi geograficznie, warzywami. Łacińska nazwa psianki słodkogórz to Solanum dulcamara, zaś należąca do tego samego rodzaju Solanum lycopersicum, pochodząca z Ameryki Południowej, to po prostu pomidor. Zresztą botaniczna nazwa pomidora to właśnie psianka pomidor. Ponadto
kształt owoców i kwiatów jest niemalże identyczny u obu roślin. U rodzimej psianki słodkogórz kolor kwiatów jest jednak jasno fioletowy. Jest to zresztą roślina bardzo ładna. A owoce, choć przypominające małe pomidorki, są silnie trujące. Tak na marginesie, do tej samej rodziny psiankowatych należą także inne warzywa pochodzące z Ameryki Łacińskiej, jak ziemniak, miechunka czy papryka, oraz pochodzący z Afryki bakłażan. Wilgotne lasy olchowe to też siedlisko wielu gatunków porostów i mchów, spośród których szczególnie istotne są mchy torfowce, które świetnie magazynują wodę, zaś ich obumierające części, przykrywane kolejnymi żywymi warstwami mchu, wiążą w sobie duże ilości węgla atmosferycznego, tworząc tym samym torf. Temu, czym dokładnie jest torf i czym są torfowiska, mam nadzieję poświęcić w przyszłości jeszcze więcej uwagi. Bardzo liczne są w bagiennych olsach zwierzęta. Od niezliczonych owadów i ślimaków, aż po ogromne, świetnie pływające i żywiące się nawet pod wodą łosie. W olsach występuje wiele ptaków, a stare drzewa i brak ludzi stwarza świetne warunki do gniazdowania. Jednym z takich przykładów są dzięcioły, dla których olchy to zarówno bogata baza pokarmowa w postaci owadów żyjących w butwiejącym drewnie, jak i dobry materiał do drążenia bezpiecznych dziupli. Innymi ptakami, które chętnie gnieżdżą się w olsach, są powszechne tutaj kaczki czy majestatyczne żurawie i ogólnie ptaki wodne. Zwłaszcza iż na wiosnę, gdy olsy są zalane wodą, przypada okres wychowywania piskląt. Niedostępność dla ludzi oraz stare, rozłożyste drzewa to też idealne połączenie dla bociana czarnego. Rzadkiego, ale pięknego ptaka, który w omawianych lasach chętnie buduje swoje wielkie gniazda, osiągające niekiedy nawet 2 metry średnicy. Bagniste olsy to też świetne miejsce do życia dla płazów, jak żaby i ropuchy, a także dla jedynego nadrzewnego płaza Polski, czyli dla rzekotki drzewnej. Wiele jest tutaj małych drapieżników, które specjalizują się w polowaniach na płazy właśnie, jak na przykład gronostaje, łasice czy najlepiej pływające polskie węże, zaskrońce. Okresowo w tych lasach mogą również pojawiać się ryby. Jednak prawdopodobnie najważniejszym zwierzęciem dla tego ekosystemu jest bóbr europejski. Poprzez budowanie tam zarówno krótko, jak i długotrwałe zmienianie biegów rzek oraz przewracanie nawet ogromnych olch, bobry regularnie zmieniają zasięg i stopień wilgotności olsów. A bardzo często przekształcają środowiska w taki sposób, że olsy powstają tam, gdzie nie było ich dotychczas. To właśnie bobry najczęściej doprowadzają do wspomnianych wcześniej sytuacji, że dotychczas zalewane tylko przez część roku olsy stają się nagle częścią całorocznych zbiorników wodnych, często bardzo rozległych. Jeśli kolumny korzeniowe są w danym miejscu odpowiednio wysokie, to taka swoista hybryda lasu i jeziora może funkcjonować przez wiele lat, stając się wymarzonym siedliskiem przede wszystkim dla ptaków oraz dla małych ryb, kryjących się w niezliczonych kryjówkach pod starymi olchami. W kontekście odcinka o florze Madagaskaru, gdzie opowiadałem o lasach namorzynowych, polski ols z zanurzonymi w wodzie drzewami, wyrastającymi na kolumnach korzeniowych, może przywoływać pewne skojarzenia jako swego rodzaju odpowiednik namorzyn. Mimo oczywistych, bardzo licznych różnic, jest też rzeczywiście dużo podobieństw. I w obu przypadkach można zauważyć analogiczne, czy wręcz uniwersalne procesy,
takie jak chociażby zachowanie zwierząt wspinających się na wyższe partie drzew, uciekając przed wodą. W kulturze człowieka olsy od tysięcy lat wzbudzają dość ambiwalentne odczucia. Z jednej strony są to miejsca niebezpieczne i zdradliwe, z drugiej jednak strony ich tajemniczość sugerowała obecność nadprzyrodzonych sił i szeroko rozumianej niezwykłości. Istnieją dowody archeologiczne, iż już od przynajmniej 5000 lat w Olsach składano krwawe ofiary niebezpiecznym bóstwom wody i bagien. Do dzisiaj, choć coraz rzadziej, spotyka się jeszcze relikty wierzeń w zamieszkujące w tych bagiennych lasach utopce, wodniki czy inne fantastyczne istoty. W Olsach lokowano często ludowe legendy czy tajemnicze baśnie europejskiego romantyzmu. Bardzo rzadko człowiek odwiedza te lasy. Oprócz niedostępności i ochrony przyrody, jest to także spowodowane ubogim potencjałem dla grzybiarzy. Co prawda, te wilgotne zbiorowiska są bogate w gatunki grzybów, jednak w większości są to gatunki saprotroficzne, a więc wykorzystujące martwą materię organiczną, jak płótwiejące drewno. Wśród tej grupy jest stosunkowo niewiele taksonów cenionych przez grzybiarzy, które częste są z kolei wśród grzybów mikoryzowych, a więc takich, które tworzą symbiozę z korzeniami żywych drzew. Kwestia zagrożenia istnienia olsów jest dość zróżnicowana. Z jednej strony duże zbiorowiska olsów, położone m.in. nad Biebrzą czy w Puszczy Kampinoskiej, są cenione i otaczane ochroną, a stabilna i rosnąca populacja bobrów w Polsce dodatkowo służy pielęgnacji starych i powstawaniu nowych olsów. Choć oczywiście rosnąca populacja bobrów z innych powodów może być też dla człowieka uciążliwa. W tym jednak kontekście jest bardzo pożądana. Jednak z drugiej strony dość często zdarza się, że lasy takie zajmują bardzo małe obszary, a wtedy są niejako niezauważane i niepostrzegane jako cenne. Takie występujące pośród lasów lub nawet pól zbiorowiska olsów, często przy strumykach lub małych rzekach, bywają zasypywane śmieciami, czy nawet meliorowane i osuszane jako niepotrzebne nikomu mokre nieużytki. Niestety wciąż mamy jako społeczeństwo problem z niską świadomością na temat ogromnej wartości ogólnie wilgotnych zbiorowisk, w tym bagiennych olsów, zarówno pod kątem ochrony przyrody, jak i retencji wody. Współcześnie coraz rzadziej użytkuje się już olsy jako źródło drewna, gdyż są z jednej strony trudno dostępne, a z drugiej rozwija się ochrona tego typu siedlisk. Tradycyjnie jednak wycinano w takich miejscach w całej Europie większe olchy, zaś dzięki zdolności tego gatunku do szybkiego odnawiania się przez nowe pędy, wyspy korzeniowe nie degradowały się, a w miejsce starych olch pojawiały się nowe, choć oczywiście te starsze okazy zawsze są dużo cenniejsze w ekosystemie. Dzięki tej właściwości olsów stosunkowo sporo takich lasów przetrwało do dziś, często nie nosząc już nawet widocznych śladów dawnych wycinek. Mimo względnej powszechności lasów olsowych, stosunkowo niewiele osób odwiedza takie tereny. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał kiedyś taką możliwość, to mimo trudności serdecznie zachęcam do zobaczenia tych magicznych lasów na wodzie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego i innych moich opracowań. Zachęcam do komentowania. Podcast Botaniczny mogą Państwo wspierać za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Link znajduje się w opisie filmu. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Pozdrawiam.